Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się jak co tydzień, albo czasem rzadziej, a czasem częściej. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o książce nie swojej, o książce Gershoma Scholema, Mistycyzm żydowski, jego główne kierunki. To jest książka, od której w zasadzie można zacząć przygodę z mistycyzmem żydowskim. Ja nie będę omawiał wszystkiego, co tutaj jest. Skupię się, proszę Państwa, na tym, co jest najbardziej znane, czyli na Sabbataju Cwi. To jest bardzo, bardzo dobrze omówiony problem Sabbataja Cwi od strony, jakby to powiedzieć, mistycyzmu religijnego. Nie jest on omówiony od strony politycznej, ale są różne ciekawe sugestie, które każdy sobie może we własnym zakresie pogłębić. Gershom Scholem pisze, proszę Państwa, wprost, że Sabbataj Cwi jako Sabbataj Cwi nie znaczył nic. Sabbataj Cwi był dziwnym człowiekiem, który był najprawdopodobniej chory psychicznie i popadał w przeróżne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, stany, tak? Albo też fazy, jak ktoś woli. Sabbataj Cwi był bardzo pobożnym człowiekiem, studiował księgi od najmłodszych lat, po czym nagle popadał w fazę depresyjno-maniakalną, czy też tylko depresyjną, to już zależy, i dopuszczał się przeróżnych horrendów i ekscesów stojących w całkowitej sprzeczności z duchem prawa i obyczajowością żydowską. Sabbataj Cwi pochodził ze Smyrny. Warto od razu na samym początku przypomnieć, że jego tata pracował w angielskim banku w Smyrnie. Gershom Scholem o tym nie mówi, ponieważ on się zajmuje religijnymi aspektami wystąpienia Sabbataja Cwi. Natomiast ja o tym mówię, bo uważam, że to jest istotne. Mamy więc człowieka, który zwraca na siebie powszechną uwagę, a ojciec tego człowieka pracuje w angielskim banku. Co mi rzuciło się w oczy, kiedy czytałem rozdział o Sabbataju Cwi? Proszę Państwa, rzuciło mi się w oczy to, że Sabbataj Cwi z niesłychaną łatwością podróżował. On zaczął te swoje, przepraszam, występy w roku 1648, co nie jest bez znaczenia. Na intensywności one przybrały w roku 1665, i 66. Wszyscy pamiętają, co się wydarzyło w roku 1666. Spalił się Londyn. I dla mnie to jest istotne, że ten człowiek miał niesłychaną łatwość przenoszenia się z miejsca na miejsce. W Jerozolimie był, w różnych miejscach. Oczywiście podróże kosztują, jak wszyscy wiemy, ale o tym, skąd się brały pieniądze Sabbataja Cwi, badacze milczą. Ale teraz tak. Sabbataj Cwi był jako siła sprawcza, jako organizator nieprzydatny do niczego. To był znak, symbol, to była osobowość, którą można było w coś opakować i pokazywać ludziom. Natomiast on sam, pozostawiony sam sobie, mógł wzbudzać co najwyżej zdziwienie, jeżeli nie zgorszenie. Proszę Państwa, i co się dzieje? Ponieważ my o tym nie pamiętamy, Sabbatajowi Cwi towarzyszy pewien młody człowiek, młodszy od niego o 20 parę lat, Natan z Gazy. Natan z Gazy. Kim jest Natan z Gazy? Można by oczywiście powiedzieć, że jest oficerem prowadzącym, ale to śmieszne, dlatego że Natan z Gazy jest człowiekiem, który wyczuł koniunkturę. Wyczuł koniunkturę, zobaczył swojego starszego kolegę, współwyznawcę i cały wachlarz jego przedziwnych zachowań, a następnie postanowił to w jakiś sposób wykorzystać. Sugestia jest taka, że zawierają tu Gershom Scholem w tej książce, że Natan z Gazy całą tę ideologię, cały ten mistycyzm heretycki związany z Sabbatajem Cwi wymyślił w ten sposób, że za pomocą religii prawa wykładał i wyjaśniał te dziwaczne zachowania Sabbataja. Scholem pisze, że wprost, że Sabbataj Cwi był chory psychicznie i że miał depresję. Ja nie wiem, czy słowo depresja istniało w XVII wieku, to też warto sprawdzić, ale mówi się o stanach depresyjnych.
Jak było w rzeczywistości, no możemy się przychylić do tej opinii, ale możemy dorzucić swoje trzy grosze. Tak jak powiedziałem, zarówno rozdział Sabata Jutwi, jak i inne rozdziały służy w zasadzie do tego, żeby rozwijać te wątki zawarte w tej książce w różnych kierunkach. Książka jest do studiowania. Też w wątku politycznym, w kierunku politycznym i w kierunku gospodarczym oczywiście, bo ta praca ojca Sabata Jutwi w banku w Smyrnie nie jest zapewne bez znaczenia, a masowość i masowy charakter jego ruchu oraz wpływ, jaki ten ruch miał na Żydów w Rzeczpospolitej, na Bałkanach i w Cesarstwie, no był olbrzymi. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Sabataj Cwi nie wywrócił do góry nogami Imperium Osmańskiego, choć na to wyglądało, tylko grzecznie, postawiony przed obliczem sułtana, przyjął islam i po prostu pozostawił swoich wyznawców, wielbicieli i wiernych samym sobie. Pokusa, żeby porównać ruch sabataistów z tym, co się wydarzyło w Turcji współczesnej, czyli z nieudanym zamachem na prezydenta Erdogana, jest duża. Przynajmniej dla mnie. Ktoś może powiedzieć, że ja prymitywizuję to wszystko i upraszczam, dlatego że tutaj są te wszystkie przemądre, kabalistyczne sprawy opisane, egzegezy i wykładnie, natomiast ja wszystko sprowadzam do brudnej polityki. To prawda, tak robię. Jestem człowiekiem przyziemnym, zdaję sobie z tego sprawę i wiele rzeczy sprowadzam do brudnej polityki i jeszcze brudniejszej gospodarki. Ale nie mogę się tego nawyku pozbyć, proszę państwa, bo co mi świta w mojej biednej głowie? Ano to, że pojawił się nagle budżet, który miał unieszkodliwić Imperium Osmańskie i zerwać trwały i głęboki sojusz, jaki to imperium miało z Francją. I że to zostało dokonane za pomocą pieniędzy angielskich. To nie musi być prawda. To jest taka hipoteza luźno rzucona. I to się miało dokonać za pomocą rewolucji, ponieważ słowo rewolucja w odniesieniu do Sabata Jutwi pojawia się prawie natychmiast. Natychmiast. Rewolucja mistyczna nawet, taki jest tutaj zwrot. No więc proszę państwa, trudno, jeżeli pojawia się słowo rewolucja, no to trudno, mając tutaj różne żydowskie egzegezy, słowa są ważne dla Żydów, to jest jasne, one są ważne dla nas. Natomiast słowa są ważne, więc jeżeli mamy słowo rewolucja, to musimy je rozumieć głęboko, tak? Rewolucja mistyczna, rewolucja kabalistyczna. To nie można tego po prostu pominąć, prawda? Skoro wszyscy się zastanawiają nad znaczeniem słów i ich mocą, no to jeżeli ktoś używa słowa rewolucja, no to chyba wie co robi. No więc mamy tą rewolucję Sabata Jutwi, która niestety spala na panewce i zostawia olbrzymie rzesze wiernych na pastwę. Polityki na pastwę różnych ciemnych sił, bez odpowiedzi na różne ważne pytania. Oczywiście wielu ludzi naprawdę i szczerze wierzyło, że Sabata Jutwi jest Mesjaszem i za chwilę odmieni oblicze świata i Żydzi będą wprowadzeni do raju, ale tak się nie stało. To mnie utwierdza w przekonaniu, że herezja ma podłoże polityczne, a skoro herezja Sabata Jutwi ma podłoże polityczne, to i każda herezja ma podłoże polityczne. Każda herezja, też proszę zwrócić uwagę, że Sabata Jutwi był uznawany za Mesjasza, ale jego, jakby to powiedzieć, wybraństwo nie zostało potwierdzone męczeństwem. On się grzecznie zgodził na wszystko i mimo tego, że był klinicznym wariatem, to też wiele mówi, prawda, że nie ma takiego wariata, który by w przytomności szafotu nie powrócił do przytomności, tak? By na widok szafotu nie powrócił do przytomności. No się przytrafiło Sabatajowi Cwi, błyskawiczna kuracja i wyleczenie natychmiastowe. Proszę państwa, poważna książka do poważnych studiów. Ja ją szczerze państwu polecam. Może jeszcze tylko przeczytam, jakie tu są rozdziały poza tym, co
o czym mówiłem. Rozdział pierwszy, ogólna charakterystyka mistyki żydowskiej, bardzo obszerny rozdział z całą masą podrozdziałów. Rozdział drugi, mistyka Merkawy i gnoza żydowska. Rozdział trzeci, średniowieczny hasydyzm niemiecki. Potem Abraham, Abu Alfia i Kabała profetyczna. Zohar i tekst i jego autor. Zohar pierwszy. Zohar drugi, teozoficzna doktryna. Izaak Luria i jego szkoła. Sabataizm i herezja mistyczna. Hasydyzm w Polsce, ostatnia faza mistyki żydowskiej. Wykaz skrótów, przypisy, bibliografia. Ja Państwu szczerze to polecam, bo w kontekście Sabataja Cwi pojawia się jedno ważne dla Polaków nazwisko. Jakub Frank. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie mnie. Do następnego razu, do następnego spotkania, do następnej pogadanki. Do widzenia.